Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, wielu było kapłanów poprzedniego przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany jak inni arcykapłani do składania codziennej ofiary, najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi złożonej po nadaniu prawa ustanawia Syna doskonałego na wieki. Kochani, pozwólcie, że rozpocznę od takiej przesłanki. Od jakiegoś czasu słucham Pisma Świętego, jadąc samochodem. Jest to inny sposób przyswajania Bożego przesłania, ale powiem, że bardzo interesujący, bo człowiek zwraca uwagę na coś, czego wcześniej w tekście czytanym zupełnie nie zauważał. Ale ta przesłanka polega na tym, że wybitny polski biblista, ksiądz profesor Waldemar Chrostowski powiedział, że gdyby była taka hipotetyczna sytuacja, w której mielibyśmy z tych 27 ksiąg Nowego Testamentu usunąć wszystkie i zostawić tylko jedną, to on by wybrał list do Hebrajczyków. Wow. Pomyślałem sobie, co on w tym liście takiego zobaczył, że wszystkie Ewangelie, listy Pawłowe by zostawił na boku, a zainteresowałby się listem do Hebrajczyków. I właśnie dzisiaj ten urywek jest z tego listu. Z listu skierowanego do dojrzałych chrześcijan. Popatrzcie, jak też Kościół nam ufa, dając nam go w niedzielę. List ten mówi o kapłaństwie, jak słyszeliście, Jezusa Chrystusa. Ale to kapłaństwo Jezusa Chrystusa, kochani, od samego początku jest jakieś problematyczne. Mianowicie to Jezus, który nie pochodzi z plemienia, które nosiło w sobie służbę przy ołtarzu, a więc plemienia Lewiego, lecz należy do plemienia Judy, zupełnie niezwiązanego ze służbą przy ołtarzu. Mojżesz w ogóle nigdy nie wspominał o plemieniu Judy jako takim, które w ogóle będzie mogło przystąpić do służby świątynnej, służby ołtarza. Ale popatrzcie, czy nie mieliście nigdy czegoś takiego w waszych środowiskach, że Pan powołał kogoś, kto po ludzku nie nadawał się do tej służby. Że ktoś z waszych środowisk został księdzem, kapłanem, chociaż pochodził może z jakiejś niewierzącej rodziny. Albo też po prostu jego zachowanie nie mieściło się w takiej ramce, w takim kanonie postaw kapłańskich. A jednak Pan wskazał na niego. Ale w ogóle Jezus Chrystus jest jeszcze z innej strony bardzo problematyczny. Mianowicie chociażby w Ewangeliach czytamy o tym, że gdy pojawił się w świątyni, to pamiętacie, że powywracał stoły bankierom, poprzepędzał kupców, którzy sprzedawali woły, sprzedawali baranki, sprzedawali gołębie. A więc można powiedzieć, że to wszystko, co się tak normalnie w tym środowisku żydowskim nadawało do tego, żeby złożyć ofiarę Bogu. A więc Jezus to ktoś, kto jest bardzo problematyczny, jeśli chodzi o kapłaństwo. Można powiedzieć, że kala własne gniazdo. Ale już w ogóle takie wydarzenie, które bardzo oddziela go od takiego kapłaństwa Starego Testamentu, miało miejsce wtedy, gdy sam z siebie złożył ofiarę. I to jest bardzo wielka nowość, bo do tej pory wszyscy kapłani przynosili Bogu jakiś zewnętrzny dar. Przynosili barany, przynosili woły, przynosili gołębie. Jezus Chrystus przyniósł samego siebie, ofiarował samego siebie. Ale jeszcze inna inszość jest tutaj bardzo ciekawa. Wszystkie te ofiary Starego Testamentu były składane w świątyni jerozolimskiej. Wszystkie.
poza jedną, ofiarą Jezusa Chrystusa. I to nie tylko została złożona poza świątynią, ona w ogóle została złożona poza murami świętego miasta, poza Jerozolimą. I popatrzcie, że to wszystko pokazuje nam zupełną nowość tego kapłaństwa, o którym słyszeliśmy teraz w liście do Hebrajczyków. Benedykt XVI zauważył jeszcze coś niezwykłego w tym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Nie został nazwany tylko kapłanem, on został nazwany arcykapłanem. Chociaż, jak powiedziałem, nie należał do tej linii kapłańskiej. I Benedykt XVI zauważa, że w liście do Hebrajczyków jest napisane, iż w tym momencie, w którym Jezus Chrystus składa z siebie ofiarę, został wydoskonalony. I to samo słowo, które znajduje się w liście do Hebrajczyków, że Jezus Chrystus został jako ofiara wydoskonalony, jako kapłan, znajduje się także w greckim tłumaczeniu pięcioksięgu, a więc pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu. Jeżeli przetłumaczyć je na język grecki, to słowo wydoskonalony u Jezusa Chrystusa było odnoszone także do konsekracji kapłanów właśnie w Izraelu. I Benedykt XVI jest wzruszony, bo odkrywa tę prawdę i mówi, że w tym momencie, właśnie nie w innym, lecz w tym momencie, gdy Jezus przekracza śmierć, gdy Jezus ją zwycięża i pokonuje, Jezus Chrystus staje się kapłanem. Nie w innym momencie. Benedykt mówi, to są święcenia kapłańskie Jezusa Chrystusa, który dopiero teraz jest w pełni kapłanem. Jest kapłanem na wieki. Jest kapłanem z kapłaństwem nieprzemienialnym, tym, które będzie trwało. To jest ta niezwykła nowość, którą odkrywa Benedykt XVI właśnie w liście do Hebrajczyków. Ale chciałbym was jakby zachęcić do tego, by w tej wielkiej ofierze Jezusa Chrystusa nie szukać cierpiętnictwa. Bo Jezus Chrystus to nie jest ktoś, kto jest kapłanem, ołtarzem i ofiarą, ale jest takim cierpiącym, męczennikiem, kimś takim, kto pokazuje, że jego twarz bardzo, bardzo cierpi, że nosi na sobie jakiś ciężar, to nie on. Ale też Jezus nie idzie w drugą skrajność, taką skrajność takiego bohatera, takiego kogoś, kto pokazuje, słuchajcie, niosę dużo, ale jeszcze mi możecie nałożyć. Ja jeszcze i tak to uciągnę. To nie są te skrajności. Jezus Chrystus, będąc na krzyżu, będąc ofiarą, będąc ołtarzem i co najważniejsze kapłanem, zachowuje się, kochani, jak syn. Jak się zachowuje syn? Kim jest w ogóle syn? Syn to ktoś, kto ufa. Ktoś, kto ma takie człowieczeństwo wolne, że może je dać, że może je oddać, że może je ofiarować. Jezus jako kapłan, ołtarz i ofiara oddaje to swoje człowieczeństwo w dwóch kierunkach. W pierwszym, Ojcu, Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego, ale też i powierza to swoje człowieczeństwo horyzontalnie, nam, swoim braciom i siostrom. Po co? Aby także i my mogliśmy tym naszym człowieczeństwem się dzielić z innymi, abyśmy my także stali się kapłanami. Niezwykłe jest to, kochani, że ktoś, kto ma tak piękne człowieczeństwo, ktoś, kto ma tak czyste oczy, ktoś, kto może tak siebie ofiarować, jest niezwykle atrakcyjny duchowo, jest niezwykle pociągający. Tak mocno, że apostołowie, którzy zobaczyli przechodzącego tylko Jezusa i na Jego jedno słowo czy jedno zdanie poszli za Nim, zostawili całe swoje życie, dlatego że Jego człowieczeństwo było tak wolne, Jego człowieczeństwo było tak prawdziwe i zachęcające. Do czego prowadzą nas te rozważania nad tym tekstem z listu do Hebrajczyków? No właśnie do tego, abyśmy my też, pociągnięci przykładem Pana Jezusa, mogli ucałować nasz własny krzyż. Ja wiem, że te słowa, które teraz wypowiadam, są w jakimś sensie absurdalne, bo przecież jak można przyjąć swój własny krzyż w takiej wolności, w jakiej przyjmował go Chrystus. Właśnie On chce nas do tego zaprosić. Ja myślę sobie, że
wielu z nas, myślę, że nawet każdy z nas, jak tu jesteśmy, w Wielki Piątek całował krzyż Chrystusa. Ale chcę was zapewnić, że to nie był tylko Jego krzyż. Chociaż być może nawet nieświadomie całowaliście swój własny krzyż. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus, zapraszając nas do właśnie swojego krzyża, chce nam powiedzieć, że ty też masz swój własny i też go powinieneś przyjąć, też go powinieneś ucałować. Krzyż swojego życia, który jest także dla ciebie drogą do Ojca. I wiadomo, że to nie są proste rzeczy, do których nas zaprasza Jezus, ale On daje nam właśnie pomoc, daje nam pewną wskazówkę. Kościół nawet, kochani, w Wielki Piątek, a więc w ten dzień, w którym czcimy Chrystusa będącego kapłanem, ofiarą, ołtarzem, wydającego się za nas na krzyżu, Kościół nigdy w swojej historii nie zrezygnował z modlitwy powszechnej. Co więcej, ta modlitwa powszechna jest tak rozbudowana, bo Kościół wierzy, że ten, który jest na krzyżu, Syn, niewinny baranek, ten, który ma wolne człowieczeństwo, ten, który sobie swoimi rękami zbrudził je poprzez dotknięcie naszych grzechów, poprzez dotknięcie właśnie naszej śmierci, że ten człowiek, że ten Bóg człowiek będzie w stanie wyprosić u Boga wszystko to, o co go prosimy. Że to jest taki moment, w którym nie możemy zrezygnować z prośby skierowanej do Ojca, bo ona na pewno zostanie zrealizowana. Bo jeżeli Ojciec popatrzy na swojego Syna, który w takiej wolności i miłości siebie ofiaruje, to na pewno odpowie, właśnie dając nam wszystko to, o co go prosimy. Ale kochani, jest też jeszcze jeden taki moment, który niezwykle jest ważny, a w którym uczestniczyliście dzisiaj. Tym momentem jest Eucharystia. Eucharystia, a więc moment, w którym składamy siebie na ołtarzu. To znaczy dajemy się w ręce Chrystusa, który nas podnosi, który mówi jako ten, który woła do Ojca, aby przemienił nasze życie. Bo na tej patenie, w której zostajemy złożeni, a więc całe nasze życie, cały nasz trud, wasze troski, wasze radości, znajdujemy się właśnie my. I gdy kapłan wyciąga nad nami ręce, to wyciąga ręce także nad tym wszystkim, czym żyjemy, z czym tu przyszliśmy. I chociaż wygląda to bardzo mizernie, bo jest to tylko płatek i wino, to jednak tam jesteście cali wy. Ale co się dokonuje? Dokonuje się rzecz niezwykła, ponieważ nad tym chlebem i nad tym winem przyzywany jest Duch Święty. I ten Duch Święty ożywia nasze życie do tego stopnia, żeby ono stało się życiem dziecka Bożego. Życiem właśnie takim, jakie ma Chrystus. Życiem w wolności człowieczeństwa, które możemy ofiarować. Kochani, Augustyn, właśnie ojciec Kościoła, powiedział taką rzecz. Jeżeli przyjmujecie pokarm, którym jest Eucharystia, to znaczy się, że ten pokarm jest od was mocniejszy. On was przemieni w siebie. Do tej pory wszystkie pokarmy, które spożywaliście, wy przemienialiście w swoje komórki, w swoje tkanki, w swoje ciało. Ale Eucharystia jest takim pokarmem, który przemieni was, który zmieni wasze życie, który doprowadzi to życie do takiego, jakim było życie Jezusa Chrystusa. Jest też inny teolog, Nicolas Cabazilas, który powiedział, że ten, kto karmi się komunią świętą, kto karmi się ciałem i krwią Chrystusa, a więc kto spożywa przemienione swoje także życie, ten zaczyna czuć w swoich żyłach już nie swoją krew, lecz krew Chrystusa. Ten, kto tak czyni, nie oddycha już swoim oddechem, ale oddechem Chrystusa. I ten, kto patrzy na swoje dłonie, nie widzi już swoich dłoni, lecz widzi na nich stygmaty. Stygmaty na stopach, na rękach i na boku. Bo rzeczą najpiękniejszą jest właśnie to, gdy Ojciec rozpoznaje w nas swojego Syna. Wtedy mówi, że my też jesteśmy Jego dziećmi.
I to stało się właśnie naszym udziałem, kochani, w tym kapłaństwie Chrystusa, do którego On także nas zaprasza. To jest zaproszenie, które jest skierowane nie tylko w tym momencie, w tym miejscu, ale w każdym waszym miejscu. Bo jak pokazałem wam, gdy Chrystus umierał, gdy ofiarował siebie jako kapłan, jako ofiara i jako ołtarz, to w tym jednym momencie ofiarował siebie także jako przykład, byśmy my to czynili. On to zrobił poza miastem, bo przecież przeżył ukrzyżowanie, haniebną śmierć. A to oznacza, że to nasze oddawanie się Bogu, nasze oddawanie Jemu i braciom życia może dokonywać się wszędzie. W waszych domach, w szkołach, w pracy, na drodze, na basenie, w siłowni, gdziekolwiek. Bo już nie ma miejsca, które ograniczałoby nasze kapłaństwo, nasze oddawanie się na służbę Bogu i braciom. Myślę, że tu postawię kropkę. Każdego z was zachęcam do tego, żeby samemu odpowiedzieć sobie na pytanie, jak głęboka jest ta teologia kapłaństwa i czy rzeczywiście ksiądz profesor Waldemar Chrostowski nie miał racji, mówiąc, iż jest to jedno z najpiękniejszych pism Nowego Testamentu, w pełni mówiące o tym, czego dokonał z miłości dla nas Jezus Chrystus.